Plan mieliśmy przygotowany dużo wcześniej, oczywiście. To jest taki tydzień piłkarski. Trzy mecze w ciągu tygodnia, to jest to, co piłkarze lubią, to na co czekają, tak więc no nie sądzę, żeby to był jakiś nietypowy okres dla przygotowań do meczu z Podbeskidziem, czy do meczu, który się odbywa co trzy dni. Jest to standard w życiu piłkarza, że takie tygodnie nadchodzą i trzeba się cieszyć, że można rywalizować na poziomie mistrzowskim w ciągu tygodnia trzy razy. Tak więc plan ustalony, działamy według planu, przygotowania idą zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy. Na analizę swojej gry poświęcamy dużo czasu w sztabie. Zawodnicy dostają określoną szczątkową ilość informacji, tak żeby mogli ją przyswoić i mogli robić postęp w swojej grze. Ilość czasu między meczami, jeżeli jest 3 dni, 4 dni, oczywiście przyspiesza proces taki informacyjny dla zawodników, ale w schemacie działań to nie zmienia nic, że gramy co 3 dni. Jest analiza swojego meczu pomeczowa, jest analiza przeciwnika przedmeczowa, to się nie zmienia. Tak więc no nie widzę tutaj jakby zmian, jeżeli chodzi o organizację pracy w mikrocyklu tygodniowym i w mikrocyklu trzydniowym, czterodniowym. Mamy kadrę zawodników nie 11-osobową, tylko kadra jest 20-kilku zawodników w kadrze. Każdy ma być gotowy, co to trener Magiera powtarza. Nie ma wpływu na to, czy trener cię wystawi, czy nie. Masz wpływ na to, jak zagrasz, i jeżeli cię trener wystawi, to powinieneś być gotowy. I takie przesłanie jest do zawodników. Tak więc okres pomiędzy meczami, jeżeli jest 3 dni, 4 dni, to wiadomo, że każdy zawodnik dostanie szansę i na tą szansę musi być gotowy i tak do tego podchodzimy. Dlatego wiadomo, że zawodnicy, którzy będą na boisku, chcemy, żeby realizowali dany plan i liczymy na sukces. Znaczy my uważamy, że my jako Śląsk Wrocław mamy zająć się sobą. To, że każda drużyna walczy w tej lidze o punkty, to jest normalne i naturalne. To, w którym miejscu dzisiaj Podbeskidzie, to jest ich kłopot, nie kłopot, no nie wiem jak to nazwać. Śląsk Wrocław w tabeli na dzisiaj jest na siódmym miejscu. Chcemy patrzeć do przodu, dlatego przeciwnik, który jutro przyjedzie do nas na mecz, no musi się spodziewać tego, że my postawimy trudne warunki do grania. Chcemy ten mecz wygrać, będziemy robić wszystko, żeby zostały trzy punkty we Wrocławiu i tak do tego podchodzimy. My zajmujemy się sobą, my zajmujemy się tym, żeby drużyna robiła progres i żeby w każdym meczu wyglądała na tyle dobrze, żeby wygrywać i żeby dobrze grać w piłkę.